Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Brankers, a to kolejny odcinek na tym kanale. Dawno się nie widzieliśmy, bo tak naprawdę przed świętami jeszcze żadnego filmiku nie robiłem, a to jest pierwszy po świętach, no bo wczoraj skończyły się święta, więc wielkie to osiągnięcie nie jest. 73 dni zostało do Mistrzostw Europy w 2024 roku. Wydaje mi się, że jest to idealny moment, aby nagrać przewidywania co do grup i w ogóle kto zwycięży. No bo trafiło mi się symulator. To nie jest oficjalna strona UEFA, bo ona pewnie to zrobi gdzieś w maju lub w czerwcu. Najprawdopodobniej w maju, a nie chce mi się do tego czekać, ale na szczęście są inne strony, które pozwalają już na przewidywanie. No i trafiła mi się taka z Telegrafu, chyba nie ze Stanów, tylko z Wielkiej Brytanii, więc będzie ciekawie. Tutaj na szczęście nie muszę wpisywać wyników, tylko mogę sobie przerzucić reprezentacje, które będą na pierwszym, drugim, trzecim i czwartym miejscu. Więc chyba bez przedłużania zacznijmy. Rozpoczynamy od grup, no i oczywiście wszystkie sobie prześledzimy. Rozpoczynamy od grupy A, gdzie mamy Niemcy, Szkocję, Węgry i Szwajcarię. No to oczywiście na pierwszym miejscu Niemcy, mimo tego kryzysu. Wydaje mi się, że w tych meczach ostatnich wyglądają bardzo dobrze. Na miejscu drugim Węgrzy, bo czuję, że oni naprawdę mogą być mocni. Wiemy, że oni potrafią grać z mocnymi drużynami, to pokazali w Lidze Narodów. Na miejscu trzecim Szwajcarowie, którzy w swojej grupie nie grali najlepiej, bo przegrali z Rumunią na przykład i dzięki temu zajęli tylko drugie miejsce w grupie. I czwarta Szkocja. Wiem, że Szkoci pokonali Hiszpanów, wiem, że oni są mocni, ale zawsze na tych turniejach, gdy są, a rzadko ich widzimy, no to jednak nie grają pięknie. Dobra, przechodzimy dalej, mamy grupę B. Szybko ją przeszliśmy, no by tak szybko, bo szczerze nie ma tu tutaj się rozwodzić. Grupa B, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Albania. Powiem tak, ja postawię na Hiszpanię na pierwszym miejscu. No czuję, że naprawdę mogą pokazać klasę, wiadomo, nie wiadomo czy Gavi w ogóle wyzdrowieje na te mistrzostwa, chyba nie, ale rzeczywiście kadra mocna, wygrali Ligę Narodów, no mocno pokazali się w tej grupie. Oczywiście przegrali ze Szkotami, ale wydaje mi się, że był to wypadek przy pracy i udany dzień Szkotów. Drugie miejsce Chorwacja. Mimo tego, że na tych mistrzostwach Europy gorzej im idzie niż na przykład na mistrzostwach świata, no to jednak wydaje mi się, że to jest drużyna, która ma szansę oczywiście tutaj zaskoczyć i pokonać Włochów. Bo moim zdaniem Włosi tutaj na miejscu trzecim nie są oni, to jest absolutna sinusoida, są oczywiście piłkarze, którzy mogą pokazać klasę, no ale wydaje mi się, że obrońcy tytułu mogą mieć problemy z Chorwacją. Czwarta Albania, chyba nie muszę dodawać, no to jest absolutny kopciuszek, jeżeli chodzi o tą grupę. Wydaje mi się może taka opinia, że Albania nie grała dobrze na tych eliminacjach, tylko my z Czechami graliśmy absolutnie gównianie. No i zobaczymy, czy to się sprawdzi. No max tutaj wydaje mi się jeden punkt Albania może urwać. Chorwacji, Włochom, Hiszpanom, ale tylko jeden punkcik i to na tyle. Grupa C. Słowenia, Dania, Serbia, Anglia. Ciekawa grupa, oczywiście z jednym faworytem, Anglicy. No, nie muszę dodawać dlaczego, chociaż w tych ostatnich meczach towarzyskich nie wypadali najlepiej. No i drugie miejsce. Ja tutaj powiem, że jestem za Danią. Mimo tego, że oni nie grali najlepiej w tych eliminacjach, oczywiście wyszli chyba z tego pierwszego miejsca, ale obstawiam, że Dania tutaj może z problemami, ale wyjdzie, bo ich rywalem będzie Serbia. I na czwartym miejscu Słowenia. Dlaczego Serbia? No, mają problemy z euro. Ostatni raz chyba byli w 2008, albo nawet chyba jeszcze nie wtedy nie byli. Ale Słowenia, no to dawno też ich nie widzieliśmy na takim turnieju, więc też to dla nich taka nowość od kilku lat, więc wydaje mi się, że tak jedno zwycięstwo albo punkcik, jeden będzie git. No a Serbia może wejdzie, może nie wejdzie jako taka trzecia drużyna. No tak na to patrzę. Grupa D, Holandia, Austria, Francja, Polska. Oczywiście na pierwszym miejscu muszą być Francuzi, wicemistrzowie świata. Na miejscu drugim Holendrzy oczywiście. I teraz pomiędzy Polską a Austrią. Z powodu tego, że jestem Polakiem, postawię na Polaków, ale wydaje mi się, że tu będą potrzebne takie 4 punkty, aby wyjść z tego z trzeciego miejsca, bo na pewno wydaje mi się, że nie możemy dotknąć miejsca Holandii czy Francji. Ale wydaje mi się, że czasami, gdy Polacy grają bez presji, bo wydaje mi się, że takiej presji nie będzie na tym Euro, bo po tym jak prześlizgnęliśmy przez te eliminacje, z Walią zagraliśmy fajny mecz. Wiadomo, to nie był jakiś najlepszy, ale ludzie, którzy mówią, że nie mieliśmy żadnego strzału celnego, no to chyba meczu nie oglądali, bo to nie było tak, że Walia nas jechała, aż co 3 minuty była akcja, tylko to był mecz wyrównany, tylko zabrakło nam tego ostatniego podania. No i tak wyszło, ale wygraliśmy w karnych. Wojnę nerwów wygraliśmy i super. No ale cóż, Austria jest bardzo mocna, pokonała Turcję 6-1, gramy z Turkami przed czerwcowymi mistrzostwami, więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie.
No i te mecze z Ukrainą i Turcją pokażą nam, czy w ogóle tam jedziemy na Europę, jakie zwycięstwo, czy po to, aby tutaj nie zrobić jakiegoś dużego blamażu. Ale liczę, że z Austrią się uda jakkolwiek wygrać. Bo oni też zawsze nie walczą aż tak świetnie na tych mistrzostwach Europy, bo 4 lata temu, 3, przepraszam, wyszli, ale to tam świetnej gry nie było. Belgia, Słowacja, Rumunia, Ukraina, to jest grupa A, oczywiście z pierwszego miejsca Belgia wychodzi na miejscu drugim. Ukraina mimo tych problemów w barażach, oni tutaj powinni bez problemu awansować. I Rumunia i Słowacja postawię na Rumunię. Bardzo fajnie grali w eliminacjach, bo jak ktoś tak naprawdę oglądał, to wie, że oni nie grali źle, oni tak naprawdę nie przegrali żadnego spotkania. Nie przegrali żadnego spotkania w eliminacjach. Oni pokonali Szwajcarię, zremisowali z nimi, grali tak naprawdę dobrze, chociaż ludzie tam niby z Rumunii narzekają na to, ale nie wiem, czy tutaj warto narzekać, popatrzmy na nas na przykład. A Słowacja, no, to jest zespół doświadczony, no przecież tam nadal gra Pekari, który w ogóle siedzi na ławie w Hercie Berlin, Hamsik, więc to jest bardzo doświadczony zespół, wiadomo, pojawiły się te nowe gwiazdy, ale nie przewidywuję tu jakoś wielkiego sukcesu. Może z Rumunią wygrają, może będę się mylił. No i grupa F, ostatnia, Turcja, Gruzja, Portugalia, Czechy. Na pewno Portugalia na miejscu pierwszym, na miejscu drugim Turkowie, wiem, że ostatnio nie spisali się najlepiej, no ale no wydaje mi się, że Czesi też na pewno nie postawią się, mają nowego trenera, nie wiadomo jak to wyjdzie. I na czwartym miejscu Gruzini, oni jadą na te Euro, wiedzą, że jak nawet dostaną od wszystkich bęcki 3 do 0, to będą dumni, no przecież pierwszy ich taki wielki turniej, więc na pewno muszą się z tego cieszyć i to jest najważniejsze. No i dobra, przechodzimy teraz do drużyn, które awansują z miejsca trzeciego. To na pewno będą Włosi, tu na pewno będą Szwajcarowie, tu na pewno będą Serbowie i będą Polacy. No i oczywiście Rumunia i Czesi już tutaj bez szans na awans, więc tu obojętnie jak to wyjdzie. No oczywiście tak perspektywicznie patrzę na to, tak optymistycznie. Przechodzimy do rundy 1/16, 1/8, przepraszam. No i mamy tak. Niemcy, Dania. To ja tu oczywiście obstawię Niemcy, bo Dania też jakoś świetnie w piłkę ostatnimi latami po tych mistrzostwach nie gra. Węgry, Chorwacja. No, powiem tak, postawię tutaj na Węgry. Wiem, że to będzie trochę kontrowersyjne, ale co każde euro jest jakaś sensacja i Węgry będą też takimi, bo rzeczywiście skład mają bardzo dobry. Hiszpania, Włochy. Tu jest dylemat. Postawię na Hiszpanię, bo rzeczywiście jednak w piłkę potrafił fajnie grać, ale czekaj, nie przez przypadek oni grali w grupie? No tak, ale wiadomo, no to też ciężko zobaczyć tą całą ścieżkę, więc rzeczywiście pewnie oni by nie grali, ale już mniejsza z tym. Anglia, Polska, nie spodziewam się wielkiego przełamania Polaków z Anglikami. Portugalia, Serbia, dobrze się znają. No ja tutaj obstawię Portugalię jednak. No, klasa sama w sobie. Holandia, Ukraina, Holandia. No Holandia, szanujmy się. Belgia, Szwajcaria, tu też ciekawy, może być na styk. Postawię na Szwajcarię. Tak, żeby była jakaś tutaj sensacja kolejna. Francja, Turcja. Niech będzie Francja. No i tutaj czekają nas ćwierćfinały. Niemcy, Hiszpania. Powiem tak, postawię na Hiszpanów. Bardziej stabilna reprezentacja niż Niemcy. No i no niestety tak się to skończy. Może inaczej, może będzie lepiej, może będzie gorzej. Portugalia, Holandia. Postawię na Holendrów. Mają zespół, wiadomo, Portugalia wyniszczyła, albo dobra, zmieniam zdanie, Portugalia, bo zapomniałem, co oni odwalali w eliminacjach, więc może ich bardzo nie doceniam. Portugalia, Szwajcaria, Francja, no to już bez zaskoczenia Francuzi. Anglia, Węgry, czy się spodziewam, że będzie powtórka z Ligi Narodów 4-0? Tak. A niech będzie, a niech będzie. Ja tam lubię, jak Anglicy dostają, nie dlatego, że ich nie lubię, ale czasami. Zawsze mam takie opinie, że czasami są zbyt pewni siebie. Anglicy, mam nadzieję, że ich to zgubi. Bo pamiętam Euro 2021, jak wszyscy nie kibicowali Anglikom i chcieli, żeby Włosi wygrali. Rzeczywiście Włosi wygrali, była wielka feta, bo lepiej niż Anglicy. No, tak było. Hiszpania, Portugalia? No, oczywiście, powiem tak. Portugalia. Niech będzie Portugalia, będzie powtórka z Mistrzostw Europy we Francji, ale tu wygra Francja. No, chyba najbardziej też się spodziewali, tak jest, jeszcze Anglia, Niemcy, nie rozumiem czego Anglia, może Hiszpania, ale tak, wiem, może ktoś powie czego Węgry, ale ja liczę na taką sensację, którą zrobią Węgrzy jak Duńczycy,
No ale trzeba powiedzieć, że też Duńczycy trochę mieli ogromne szczęście, bo trafili na Ruskich, wygrali z nimi 4-1, potem trafili szczęśliwie na Walię, potem na Czechów, no i z Anglikami przegrali, więc oczywiście grupa do tego półfinału była dość łatwiejsza niż takich Czechów, którzy mieli wyprzedzić na przykład Chorwację, potrafili urwać im punkty i pokonać Holendrów. No ale tak by to według mnie wyglądało, no też liczę, że wiadomo, te sprawdzenia się nie sprawdzą, może Portugalia nie wyjdzie z grupy, może Węgry wygrają, może Anglia jednak wygra, może Polacy dostaną 3 gole i to Austria będzie w jakimś półfinale, ciężko powiedzieć, ale to są przewidywania właśnie i czasami pewnie będę śmiał się z tych wyborów i nagle się okaże, że reprezentacje, które postawiłem na ostatnim miejscu będą pierwsze, a te, które na pierwsze będą ostatnimi. Ciężko powiedzieć, ale tak to wyglądało. Do zobaczenia. Nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że to jest z fajną propozycją na film, która nie będzie jakaś nudna i polegała na zwykłym graniu przez 5 minut albo gadaniu. Do zobaczenia i siema.